Z Ewangelii według świętego Jana Jezus polecił usługującym: napełnijcie naczynia wodą. To, co się stało w Kanie Galilejskiej, ta wielka rewolucja, początek Ewangelii, początek znaków, nie polega na tym, że Jezus przemienił wodę w wino. To nie było samo sedno cudu. Samym sednem cudu był fakt, że Jezus stał się gospodarzem tej uczty. On, który był tam zaproszony jako gość, on, który potrzebował zmiany pozycji, zmiany miejsca, dostał to od ludzi. I dostał tylko dlatego, że przeżyli wielki brak. Ten brak sprawił, że musieli mu zaufać. I wtedy on z gościa stał się gospodarzem uczty. To on napoił tych, którzy sądzili, że napoją jego. To jest prawdziwy cud w Kanie Galilejskiej. I to jest prawdziwy cud, który może się wydarzyć w naszym życiu. Ten pierwszy cud, początek znaku w naszym życiu, powinien się zacząć właśnie od tego, żebyśmy przestali być gospodarzami samych siebie, gospodarzami swojego życia. Żebyśmy oddali tę rolę właśnie Jemu. Do zobaczenia jutro.